licie, licie, licie. Tu widać kaczkę katastrofę, która tam się schowała, ale chyba niedługo zacznie pomagać panu Kuleczce i wtedy widać będzie znacznie, znacznie więcej. Takie to są niezwykłe te okna, książki. Naprawdę, dla mnie to jest niesamowite, że mogę jako pisarz otwierać różne okna. Najpierw ja coś widzę, co jest za tym oknem, o zobaczcie, też trochę jak kaczka katastrofa. Tak łapię to okno, czy książka otwiera się w ten sposób. I tam mogę zobaczyć za tym oknem, co się dzieje, a potem opowiedzieć o tym na przykład wam w różnych książkach. Wrócimy na chwilę do tego, co tutaj wam chciałem pokazać. Zobacz, mają jeszcze zamknięte, chodź, bo coś tu mi zgłasza, zobaczcie. Bardzo lubią otwierać, zobaczcie, ile mają książek w domu, bardzo, bardzo dużo. Lubią czytać, znaczy słuchać, bo to pan Kuleczka im czyta, na dobranoc książki. Widzicie tutaj, może widzicie, tutaj Pypeć już trochę zasypia, kaczka katastrofa słucha. Jest malutka mucha bzyk bzyk, która też słucha tego, co pan Kuleczka czyta. Lubią czytać wieczorem po kolacji przy stole. Lubią odwiedzać różne miejsca, w których można znaleźć książki. To jest, nie wiem, czy wiecie, co to jest. Och, czekajcie jeszcze raz. Dobra. To była biblioteka, czyli takie miejsce, gdzie tych okien jest bardzo, bardzo dużo, albo księgarnia chyba, gdzie jest bardzo, bardzo dużo i można otworzyć najrozmaitsze okna. Jeszcze wam chciałem przedstawić kogoś. O, oni sami też, słuchajcie, wywędrowali do bardzo, 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 zaraz zobaczymy, czy ja tutaj w ogóle to dobrze zrobiłem, źle zrobiłem. Już, zaraz wam coś pokażę, okej. Dobra. O, teraz wam pokażę, bo to tam mi się nie udało. Już. O, tu widać. Tu widać dopiero, widzicie, tutaj sobie leżą i słuchają tego, co pan Kuleczka czyta. Tutaj słuchają, siedząc przy stole. Książki można otwierać, te okna można otwierać właściwie wszędzie, chyba tylko w wannie nie bardzo i na basenie, bo woda książkom szkodzi. Ale można odwiedzać księgarnie, można odwiedzać biblioteki, no i można sobie czytać to w domu, też te książki, jak widzieliście. Tu jest kaczka katastrofa, która trzyma w ręku książkę o kimś, kogo może też już znacie, ale też chciałbym wam jeszcze o nim coś opowiedzieć. To jest ktoś, kto się nazywa? Znacie go? Och, jak się cieszę, że go znacie. Tak, to jest wesoły, wesoły ryjek. Wesołego ryjka poznałem całkiem przypadkiem, jeśli w ogóle są przypadki. Przebiegł kiedyś przez ekran mojego komputera, no ale na szczęście się zatrzymał, dzięki temu mogłem się więcej o nim dowiedzieć. Nie wiem, czy wiecie, jak łatwo jest narysować wesołego ryjka. Zobaczcie, zaczyna się od czego? Od głowy. Od głowy, tak, od kółka. Tak, samą głowę chcę narysować. Zaczyna się od kółka, rysuje się kółko, potem się rysuje jedno ucho. Zobaczcie, taka jak czapeczka krasnoludka. Potem się rysuje drugie ucho. Potem się rysuje następne kółko. Potem w tym kółku się rysuje dwie kropki. Tak jak guzik trochę wygląda to kółko w środku. Tak? Potem się rysuje następne kółka. Zobaczcie, prawie same kółka tylko. I czego mu brakuje tylko? Teraz? Buzi, no pewnie. A on jest smutny? Nie, jak on się nazywa?
Wesoły ryjek, no właśnie, czyli wystarczy dorysować uśmiechniętą buzię. O, proszę bardzo. I jest już wesoły, wesoły ryjek. Wesoły ryjek, bardzo go lubię. Wesoły ryjek jest mniej więcej, myślę sobie, to jest prosiaczek. Ale on jest mniej więcej w waszym wieku. Gdyby chodził do przedszkola w Juchnowcu, to byłby w którejś z tych grup u was był, no to też pewnie by chodził do waszego przedszkola. Wesoły ryjek, no też mieszka w różnych książkach. Zobaczcie. I kiedy otworzę to, bo zobaczcie, każde okno, co to mi się pokazało? Każde okno, każda książka na okładce ma pokazane, kto w niej mieszka. Kto w niej mieszka? Widzicie? Tu widać od razu, tak jakby na tej szybie jest coś tam narysowane, na tej szybie, na oknie. Tu mieszka wesoły ryjek. Otwieramy książkę i rzeczywiście, tutaj zobaczcie, tu jest mieszkanie wesołego ryjka. Tata czyta mu książkę o dinozaurach, a tam widać też okno, okno w oknie, bo każda ilustracja to też jest jak okno. Tu widać ryjka z tatą i okno w ich domu. A tam jest jesień, tak jak teraz u nas. Nie wiem, czy macie słońce w Juchnowcu. W Warszawie świeci słońce. Bardzo się cieszę. Tu widać, że jest jesień, bo jest jeden, jedyny liść tylko na tym drzewie. To jest bardzo ważne, jak się nie umie czytać, o widzicie, tu widać, jak się nie umie czytać, to jest tak trochę, jakby człowiek nie mógł otworzyć okna, zamknięte okno jest, jest duszno, a chciałoby się trochę powietrza wpuścić, to jest zawsze ktoś, kto może pomóc. Wy nie umiecie czytać jeszcze, ale czyta wam pani w przedszkolu na pewno. Komu czytała pani w przedszkolu, ręka do góry? No chyba wszystkim, co? Jak pani czytała, to każdy mógł słuchać. Bardzo dobrze. No, może czytać tata, tak jak tutaj widać. Może czytać mama. Zaraz zobaczę. O, mam tu też takie... No, popatrzcie. Gdzie? Może czytać mama. Tu czyta ryjkowi mama. Może czytać starszy brat albo siostra, albo wujek, albo tak jak ja. Ja jestem dziadkiem, może czytać dziadek i babcia. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby prosić też, jak się samemu nie umie czytać, żeby ktoś otworzył któreś z tych okien. Można sobie wybrać, które okno chce otworzyć, którą książkę chce poprosić o przeczytanie, o której książkę, tak, żeby ktoś nam przeczytał. Więc, no słuchajcie, wesoły ryjek... Wiecie, jaką przytulankę ma wesoły ryjek? Tam było, ale pokażę wam ją. Zobaczcie, tutaj ona się pojawi. Pojawi się najpierw kawałeczek, kawałeczek, kawałeczek. Hop. Kto zgadł, kto to? Hop. O, brawo. Zobaczcie, jakie mam wielkie palce. Ten żółw, ale ten żółw jest malutki po prostu. Zobaczcie, to jest żółw, przytulanka wesołego ryjka. Ciekawe, czy się pojawi też wesoły ryjek, jak jest żółw przytulanka. O, 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 o. Co to? Brawo, właśnie, tak jak rysowałem. Tak jak rysowałem, to nie ja rysuję obrazki w książce, ale widać, wesoły ryjek ma spiczaste uszka. Tak, tak, tak. No i jest uśmiechnięty. To jest cały wesoły ryjek. Zobaczcie, pan Kuleczka będzie teraz może słuchał. Wesoły ryjek będzie przytulał żółwia przytulankę, albo mu tam go włożę, żeby o, trzymał go sobie. Tak? No i posłuchajcie takiej historii, którą czyta tutaj trochę, czyta mama wesołego ryjka. Mama czyta ryjkowi, a ja przeczytam wam. Tytuł jest Praca. Ojej. Chodzicie do pracy? Nie. Nie. A kto chodzi do pracy? Mama i tata, prawda? No właśnie. Lubicie jak chodzą do pracy?
No jesteście w przedszkolu, to wtedy jest co innego, ale najfajniej jest, jak wracają z pracy, myślę sobie. Dobrze, o, chodź tu, Ryjku, posłuchaj. Tytuł tego opowiadania to praca. Pamiętacie, jak znacie Wesołego Ryjka? Każde opowiadanie zaczyna się tak jak, trochę tak, jak ja zacząłem, czyli najpierw co się mówi, jak się kogoś widzi pierwszy raz tego dnia? Dzień, dzień, dzień dobry. Tak, Wesoły Ryjek was widzi pierwszy raz tego dnia, więc dzień dobry. I Wesoły Ryjek zawsze się przedstawia na początku. Dzień dobry, pomóżcie mi, nazywam się Wesoły Ryjek. To razem powiemy, dobrze? Dzień dobry, nazywam się Wesoły Ryjek. No dobrze. Dziś rano mama zapytała mnie, kim chciałbym zostać, jak dorosnę. Ciekawe, czy ktoś z was się zastanawiał, kim chciałby zostać, jak dorośnie. Kiedy ja byłem mały, to wcale nie myślałem, że będę pisarzem, wiecie? Pisarz to jest ktoś, kto pisze książki. To jest bardzo ciekawe zajęcie. Bardzo lubię i pisać książki, potem je czytać, spotykać się z dziećmi, z dorosłymi nawet też. Ale nie wiedziałem, że będę pisarzem, kiedy byłem mały. Może Wesoły Ryjek chce zostać pisarzem, co Ryjku? Zaraz się dowiemy. Kim chciałbym zostać, jak dorosnę? Jak to kim? Zdziwiłem się. Wesołym Ryjkiem. Po co miałbym zostawać kimś innym niż jestem? Ależ oczywiście, że zawsze będziesz Wesołym Ryjkiem, powiedziała mama i mnie przytuliła. Chodziło mi o to, co będziesz chciał robić, jak dorośniesz. Zastanowiłem się chwilę. Właściwie to chyba zawsze chciałbym robić to samo, odpowiedziałem. Bawić się z moim żółwiem przytulanką, piec z tobą pierniczki albo biszkopt z jabłkami i czytać książki z tatą. Mama przytuliła mnie mocniej, a potem zaczęła tłumaczyć, że dorośli oczywiście mogą robić to wszystko, ale oprócz tego pracują. I jedni chodzą gdzieś do pracy, tak jak tata, a inni nie chodzą, bo mają pracę w domu, tak jak mama. I właśnie o to mnie mama pytała. Jaką pracę chciałbym mieć? Znów musiałem się trochę zastanowić, ale niedługo. Myślę, że taką jak ty, w domu, powiedziałem. Bo w domu tęsknię tylko za tatą, a za tobą nie. A jakbym chodził gdzieś daleko, to bym tęsknił i za tobą, i za tatą. I to by było za dużo tęsknienia. Oj, Ryjku, Ryjku, uśmiechnęła się mama. No dobrze, to nie będę cię już męczyć. Może sobie poczytamy. Wcale nie czułem się wymęczony, ale ucieszyłem się na to czytanie. Mama zdjęła z półki grubą książkę z obrazkami, której jeszcze nigdy nie widziałem. Okazało się, że jest tam pokazane, czym zajmują się w pracy dorośli. Popatrzcie. Tu jest pokazane, czym zajmują się w pracy dorośli. Jedna strona, zobaczcie, jedna część okna, druga część okna. Popatrzcie, dorośli robią bardzo, bardzo różne rzeczy. Łowią ryby na statkach, rozwożą listy na rowerach, piszą nie wiadomo co na biurkach. I cóż tam jeszcze? Pieką ciastka w wielkich piecach. Czyszczą kominy, wiadomo, na dachach. Było tego bardzo, bardzo dużo. Zobaczcie, tu jeszcze jest nie tylko to, co mu Ryjek powiedział, ale jest na przykład lekarz, prawda? Lekarz leczy ludzi, wiadomo. Któż jeszcze jest? O, tu jest
chyba ogrodnik, bo ma konewkę, widzicie, i hoduje rośliny, może kwiaty, a może coś dobrego do jedzenia. Bardzo, bardzo różne rzeczy można robić, które potem się bardzo przydają, bo możemy potem zjeść coś dobrego, możemy wyzdrowieć, możemy mieć czysty komin, to też jest bardzo ważne. Możemy przeczytać list albo obejrzeć właśnie jakiś obrazek, tak jak teraz wam pokazuję. Te obrazki narysowała pani, która się nazywa Agnieszka Żeleska. Ona nie jest podobna tutaj do tego prosiaczka, który coś rysuje czy maluje, ale ona go namalowała. Bardzo, bardzo różne rzeczy można robić, jak się już jest dorosłym. W końcu każdego opowiadania wesoły ryjek mówi, czego się dowiedział. Uwaga! Dziś dowiedziałem się, ile rzeczy będę mógł robić, jak już zostanę dorosłym. Ale myślę sobie, że i tak najbardziej będę lubił bawić się z moim żółwiem przytulanką, piec z mamą pierniczki i czytać książki z tatą. Koniec. Co się na koniec robi? Katastrofy byliście, brawo, to ryjek też będzie zadowolony, jak będziecie bić brawo. Dziękujemy. Dziękuję, ryjek. Pięknie. O, jak mi miło, dziękuję bardzo. A gdzie mój żółw? Ojej, ojej. Jest. Zobaczcie, żółw się schował, ale go znaleźliśmy. Wesoły ryjek przytula się do żółwia. Kto z was ma przytulankę, ręka do góry? Ktoś ma przytulankę? No, chyba każdy ma przytulankę, prawda? Zobaczcie, a ciekawe, opuśćcie ręce. Opuśćcie ręce, bo chciałem się dowiedzieć, jakie macie przytulanki. Przytulanki są bardzo ważne. Zobaczcie, mysza wisza to jest przytulanka kaczki katastrofy. Katastrofa mówiła, że ma myszę wiszę i przytulała się. Jak się schowała, schowała się, bo nie chciała nic robić, tylko wolała się schować, bo porządki nie bardzo są potrzebne. Tak myślała na początku, a potem się okazało, że jednak się przydają. Zobaczcie, to jest przytulanka kaczki katastrofy. Przybliżę, zobaczę trochę oddalę, to żeby ona, widzicie, katastrofa bardzo ją lubi. Lubi się do niej przytulać. Tak. A wesoły ryjek ma przytulankę żółwia. Powiedzcie mi, kto ma przytulankę misia? Ręka do góry. Ma ktoś misia? O, prawie wszyscy. Świetnie. Opuśćcie. A kto ma opuśćcie łapki. A kto ma przytulankę psa? Ręka do góry. Ma ktoś psa przytulankę? Świetnie. A kto ma, opuśćcie ręce, a kto ma przytulankę węża? Chyba, prawda, rzadko się zdarza, żeby ktoś miał przytulankę węża, bo węże to chyba nie są takie miłe. A kto ma przytulankę słonia? Ma ktoś przytulankę słonia? Słonia, tak, prawda, łatwiej. A ktoś ma przytulankę żyrafę? I tak, też się zdarza. A ciekawe, czy ktoś ma przytulankę żółwia? Ktoś ma. Dobrze, zobaczcie, ale pomyślałem sobie, kiedy myślałem, jaką przytulankę może mieć wesoły ryjek. Czyli tak, to było tak, że jakby otworzyło mi się takie okno, w tym oknie zobaczyłem wesołego ryjka, takiego prosiaczka. Od razu wiedziałem, że on się tak nazywa. No, prawie od razu, ale popatrzyłem, no zapomniałem, widzicie, nie od razu, dopiero musiałem popatrzeć uważnie. I popatrzyłem sobie, zobaczyłem, powiedzcie mi, smutny czy wesoły? Już mówiliście, smutny czy wesoły? Wesoły, no właśnie. I nosek świnki, jak się nazywa? No właśnie, ryjek. I on dlatego tak się nazywa, ten prosiaczek, wesoły ryjek. Ale jeszcze nie wiedziałem, jaką ma przytulankę. I pomyślałem sobie, że bardzo wiele dzieci ma. Przytulankę misia, tak jak wy, przytulankę psa, tak jak wy, nawet przytulankę żyrafę sporo ma, nawet przytulankę słonia, a żółwia bardzo rzadko. I pomyślałem sobie, że może żółwiom jest smutno, że tak mało dzieci się chce do nich przytulać. No i wesoły ryjek dlatego ma przytulankę żółwia i bardzo lubi się do niego przytulać, wszystko z nim robić, wesoły ryjek z nim rozmawia,
a żółw mu pomaga w różnych rzeczach. I nawet czasami coś mówi, ale tylko tak, że wesoły ryjek to rozumie. Więc to jest właśnie jego przytulanka. Przytulanki są bardzo, bardzo ważne. Lubicie się przytulać? Kto lubi ręka do góry? Ja podniosę rękę, bo ja też się lubię przytulać. Właśnie. Żałuję, że nie mogę się przytulić do was, no bo jest ekran i poza tym no różne są inne powody, ale przytulajcie się ile się da. To bardzo, bardzo pomaga w życiu. Wiecie? Człowiek ma wtedy lepszy humor. Nie tylko ten, kto się przytula, ale ten, do kogo się przytula. Przytulajcie się do mamy, taty, babci, do wszystkich przytulanek też. Myślę, że to bardzo, bardzo ważne. No dobrze. Słuchajcie, chciałem wam pokazać jeszcze, jak bardzo, bardzo różne mogą być te okna. Czyli zobaczcie, kto ma okno w swoim pokoju? Prawda? Wszyscy mamy. Pokój bez okna byłby bardzo, bardzo ciemny i smutny. I tak samo życie bez książek też bywa ciemne i smutne. Jak otwieramy książkę, to jest tak, jakbyśmy otwierali, odsłaniali najpierw, a potem otwierali okno. Popatrzcie, mówiłem wam, że... nie mówiłem wam, ale powiem wam. Okno w naszym domu tym się różni od książki, że jak otworzymy okno albo odsłonimy, to co jest za oknem, zwykle wygląda tak samo albo podobnie, prawda? Jak rośnie drzewo, to rośnie drzewo. Jak jest dom po drugiej stronie, to jest dom. A jak otwieramy książkę, to jest takie niezwykłe okno, że zobaczcie, to jest okno w oknie. Możemy, przewracamy stronę i otwiera się następne okno. Widzicie, kto tu jest? Kogo tu widać? Ptaki różne tutaj są, oprócz wesołego ryjka. Tutaj w tym opowiadaniu wesoły ryjek uczył żółwia, jak się nazywają różne ptaki. Widzicie, tu jest jaskółka, tu jest szpak, a tu jest wróbel. I jak my otwieramy taką książkę, czy takie okno, to też się możemy tego przy okazji dowiedzieć. Możemy zobaczyć, co się przydarzyło wesołemu ryjkowi, ale też przy okazji, zobaczcie, dowiedzieć się, jak wyglądają te ptaki. Nie tylko żółw się dowiaduje, ale i my. Więc to jest takie trochę chyba czarodziejskie okno. O, tu nawet nie pamiętałem. Zobaczcie, tu jest coś bardzo, bardzo trudnego pokazane. Jak wiązać sznurowadło? Kto umie wiązać sznurowadła? Ja umiem. Ale pamiętam, jak nie umiałem i było mi bardzo, bardzo trudno. Teraz buty są na rzepy i zapina się je bardzo łatwo i odpina. A jak ja chodziłem do przedszkola, nie było butów na rzepy, wyobrażacie sobie, i trzeba było samemu wiązać sznurowadła. No albo prosić kogoś, żeby to zrobił, bo na szczęście nie jesteśmy sami na świecie. Czyli zobaczcie, nawet można w książce, w tym oknie, w jednej książce zobaczyć, jak wyglądają ptaki, dowiedzieć się, jak można wiązać sznurowadła. Można zobaczyć różne ryby. To jest tak, wyobrażacie sobie, że otwieracie swoje okno w pokoju, i nagle tam pływają różne ryby. Niesamowite. A nie wiem, dlaczego nas to nie dziwi, że otwieramy takie okno, którym jest książka i tutaj mamy ryby, a zaraz mamy ptaki, a jeszcze sznurowadła. Możemy być, zobaczcie, możemy sobie powędrować nad morze i robi się ciepło, jest lato. Chociaż teraz nie jest tak ciepło, żeby chodzić tylko w samych kostiumach kąpielowych, prawda? Ale jak otworzymy książkę, to wszystko może się zdarzyć. To jest niesamowite. I nie dość tego, popatrzcie, zobaczcie, co tu są za zwierzaki. No, zobaczcie, tu są na górze są dinozaury, a tu są też rycerze. Że widział ktoś kiedyś dinozaura żywego? Nie, ale są takie parki, gdzie można zobaczyć, jak wyglądały dinozaury. I w książce, zobaczcie, możemy zobaczyć nie tylko to, co jest teraz, ale to, co było kiedyś, albo nawet to, co się, jak mogą wyglądać różne miejsca, w których trudno być, bo na przykład jak wyglądają ufolutki, albo odległe planety. Patrzę, czy tu mam jakiegoś ufolutka, ale chyba nie mam. Tutaj
Tutaj właśnie też Wesoły Ryjek czyta sobie książkę z tatą o dinozaurach. Możemy poznać kogoś, kogo nigdy byśmy nie poznali, gdybyśmy nie otworzyli tego okna. Ja też poznaję, tak jak wam mówiłem, najpierw ja poznaję kogoś, potem o nim piszę, a potem inni też mogą otworzyć to okno, które przede mną się kiedyś otworzyło. Ale chciałem bardzo, bardzo podkreślić, powiedzieć wam, że to jest bardzo, bardzo ważne. To są obrazki w książkach. Ważne czy nieważne? Lubicie obrazki w książkach? Kto lubi ręka do góry? Ja lubię. Dobrze. No to się cieszę, że też jesteście miłośnikami obrazków, bo dzięki temu, że są w książce obrazki, to możemy właśnie zobaczyć, jak wyglądają ci bohaterowie. Tutaj na przykład pan Kuleczka idzie sobie na spacer ze zwierzakami, jest jesień, tutaj kogoś spotykają. Już wam nie będę więcej może czytał, ale możecie poprosić panie, wasze wychowawczynie i rodziców i wszystkich, jak macie, kto ma starsze rodzeństwo? Nie zapytałem tego, to bardzo jest ważne. Kto ma starsze rodzeństwo? Tylko jedna, nie wierzę, że w Juchnowcu jest tak. No pewnie, że tak. Dobrze jest mieć rodzeństwo? No to różnie bywa, tak mówią, ale dobrze jest mieć rodzeństwo, naprawdę. I starsze, i młodsze. Wtedy jest ciekawiej i różnych rzeczy można się nauczyć. I też kiedy my czegoś nie umiemy, wiecie, to wtedy można prosić kogoś, żeby nam pomógł albo nam przeczytał właśnie. A niedługo może wy będziecie czytać swojemu młodszemu rodzeństwu, jeżeli się pojawi na świecie albo jeżeli już jest. To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że możemy być potrzebni innym i żebyśmy mogli innym też pomagać. Tak jak Wesoły Ryjek ogląda książki nie tylko z rodzicami, ale też ze swoim żółwiem. Może mu pokazać różne rzeczy. Ja wam chciałem też coś pokazać jeszcze, bo tu mam, tego nie widać, ale tu wam chciałem pokazać, bardzo to lubię robić. Popatrzcie, co to? Pudełko, tak. Z czego, jak myślicie? Z drewna, bo tak dobrze słychać stuk, stuk, stuk. Ale to jest takie pudełko trochę też jak okno, tylko otwiera się je nie jak okno w tę stronę, bo to, co jest w pudełku, mogłoby wypaść, tylko w tę stronę. Uwaga, uwaga, co to jest w tym pudełku? Zaraz, czekajcie, to najpierw jeszcze sobie, jak mi się uda znaleźć. O, jest tutaj coś. Dobrze, tu mam. Bo tu mam przygotowane różne książki. Uwaga, 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 zobaczcie, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Bardzo lubię to pudełko i lubię je pokazywać właśnie. Świetnie się mu czymś dzielić. Popatrzcie, co tam jest w tym pudełku. Uwaga, uwaga, uwaga. Popatrzcie. Kto to? Zobaczcie, tam jest z tyłu duży pan Kuleczka, a tu jest mały pan Kuleczka, bo on wielkości jest mojej dłoni. Tu jest pan Kuleczka, dobrze. Tu jest. Popatrzcie, malutki. Pies Pypeć, tak. I jeszcze mniejsza. Taczka katastrofa. I tu, spróbuję tak pokazać, zobaczcie, tu jest ich sypialnia. Zobaczcie, tu jest łóżko kaczki katastrofy z poduszką, tu jest szafka nocna z nocną lampką, która stoi, ta szafka przy łóżku, tu jest też, zobaczcie, Pypeć nie śpi w łóżku, tylko śpi na takim dywaniku i to jest jego dywanik. I to jest ich sypialnia, tu jest na ścianie obraz, co jest na tym obrazie? Księżyc, tak. I do tego obrazu jest, do tego księżyca jest przystawiona drabina. Bardzo lubię ten obrazek, bo on mówi o tym, że możemy drapać się na księżyc, jeżeli tylko mamy odpowiednią drabinę. I zobaczcie, to jest ich sypialnia, ale nie wymyślona, tylko taka, jaka jest naprawdę. Tu widać, popatrzcie,
tu widać obrazek z tą sypialnią i też jest łóżko. Widzicie, jest łóżko. Pan Kuleczka się przewrócił, zaraz go postawię. Łóżko. Widzicie? Jest szafka i lampka nocna. No i oczywiście jest pies Pypeć, kaczka Katastrofa i Mucha Bzyk-Bzyk chyba śpi w sąsiednim pokoju, nie zbudziła się w tym opowiadaniu. A tutaj Mucha Bzyk-Bzyk, nie powiem wam, gdzie jest. Jak przyjadę do Juchnowca kiedyś, to sami zobaczycie. Ale tutaj nie chcę zdradzać wszystkiego, jak się widzimy tylko na tym dużym, dużym ekranie. No dobrze, to chyba tyle. Czy ktoś może chce o coś zapytać? Albo panie, albo ktoś z was, tylko żebym usłyszał. No, bardzo proszę. Słabo słyszę, ale mogę prosić o powtórzenie? Jutro urodziny. Ty masz jutro urodziny? No dobrze. Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Tutaj gdzieś mam taką, zaraz gdzieś to jest. Mam książkę z... Nie znajdę. W każdym razie jest opowiadanie z Kaczką Katastrofą, która ma urodziny, ale myślę sobie, że możemy wszystkim, którzy mają jutro urodziny, albo mieli niedawno, albo będą mieli niedawno, możemy zaśpiewać 100 lat? Uda się? Spróbujmy. No to dobrze. 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. 100 lat, 100 lat, a co tak słabo? Niech żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją nam, niech żyją nam. Brawo, brawo. No to była bardzo ważna wiadomość, bo urodziny to są bardzo, bardzo ważne w życiu każdego. Nawet jak się ma trochę więcej lat niż 4 czy 5, to później to szybciej się ma te urodziny niż na początku. Nie wiem dlaczego, ale tak to bywa. Przed chwilą były 50, a teraz już są 64. Ja będę miał urodziny za miesiąc, niecałe. No, także to dla mnie też było chyba to 100 lat. Czy ktoś chce o coś zapytać jeszcze, bo już... Wiemy, że niektórzy mają urodziny. Wiem, że macie przytulanki różne. Ja was w takim razie, słuchajcie, chciałem... Jeszcze spróbuję coś zrobić. Zaraz zobaczymy, o, czy mi się uda. Już. Jedną chwileczkę. Czy mi się uda? Spróbuję wam pokazać jeszcze. Dobra, już. I teraz tak, popatrzcie, tu byliśmy, tu wam chciałem jeszcze na dużym ekranie pokazać właśnie, jak to jest, jak się otwiera to okno, można zobaczyć dinozaury i można spojrzeć na okno za okno w tym domu Wesołego Ryjka. O, tu jest ten obrazek, w którym mama czyta o różnych zawodach, czym się zajmują dorośli, Wesoły Ryjek się zastanawia. Ja wam życzę też, żebyście wybrali dobrze to, co będziecie robić w życiu dorosłym. Jeszcze macie dużo czasu, chociaż czas szybko płynie, więc żebyście robili coś, co będzie wam sprawiało przyjemność. A tu wam jeszcze chciałem pokazać, zobacz, jak różne bywają kształty okien. Książki zwykle bywają kwadratowe albo prostokątne raczej, a okna bywają okrągłe. W domu Wesołego Ryjka to okno jest okrągłe i tam widać za nim księżyc i gwiazdy, jest noc. I Wesoły Ryjek, zobaczcie, nie boi się nocy, bo się przytula do, troszkę może, ale jak przytuli się do żółwia, to boi się wtedy mniej na pewno. I tu chciałem, zobaczcie, zwróćcie uwagę, że na półce oprócz zabawek Wesoły Ryjek ma książki, czyli te następne okna, które będzie mógł otworzyć z tymi, którzy potrafią czytać. A to... Są targi książki, takie miejsce, gdzie się spotykają ci, którzy piszą książki, z tymi, którzy czytają książki. I tu ja sobie siedzę, widzicie, o, mam kapelusz, mam muszkę, a to pani Agnieszka Żeleska, która rysuje Wesołego Ryjka. Siedzimy sobie i podpisujemy książki. Te na przykład o Wesołym Ryjku. No i to chyba tyle. Pan Kuleczka się kłania.
Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim za spotkanie. Chyba, że ktoś jeszcze chce o coś zapytać, to jestem gotowy. Póki mnie widać. Widać mnie jeszcze? Widać już chyba. Widać. Dziękuję. Dziękuję. Ach, czekajcie, jeszcze wam kogoś nie pokazałem tego takiego bardzo, bardzo dużego pypcia. Pypeć wam pomacha uchem. Na do widzenia. Do widzenia. Drugim uchem. Do widzenia. A ja wam pomacham nie uchem, bo nie umiem, ale pomacham wam moim kapeluszem melonikiem. Pa, pa, pa. Do zobaczenia w książkach. Dziękuję.